Września. Miasto Rond powoli staje się także miastem placów zabaw. Ratusz stawia kolejne obiekty, z których cieszą się zarówno dzieci, jak i rodzice. Największy powstaje właśnie przy ulicy Kosynierów, tuż obok hali sportowej. Plac będzie składał się z 4 zjeżdżalni oraz przejścia tubowego między wieżami. Obiekt stanie się częścią kompleksu wraz z istniejącym już statkiem pirackim. Nieco mniejszy plac powstał już przy szosie Witkowskiej. Dzieci mają tam do dyspozycji m.in. elementy sprawnościowe oraz 2 zjeżdżalnie. Taka sama atrakcja powstanie przy ulicy Fromborskiej, najpóźniej do 15 czerwca. Ostatni, najmniejszy plac stanął w Słomowie. Za wszystkie ratusz zapłacił 85 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co było brane pod uwagę przy lokalizowaniu nowych obiektów? Przede wszystkim wnioski mieszkańców, dalej ilość dzieci, która mieszka gdzieś tam dookoła na terenie oraz bliskość placów zabaw. Czy jest szansa, że w niedalekiej przyszłości te place zabaw zostaną rozbudowane o kolejne elementy? Póki co w tym roku budżetowym nie mamy zaplanowanych na to środków, ale mam nadzieję, że w przyszłości tak się stanie. Czy ratusz ma zaplanowane w budżecie jeszcze budowę kolejnych placów zabaw w innych miejscach, czy też może remont już istniejących placów zabaw? W tym roku już w tej chwili nie mamy przeznaczonych na to środków, natomiast czas pokaże, co będzie dalej. Tymczasem należy się cieszyć z nowego obiektu zaplanowanego przy ulicy Fromborskiej, bo obecny jest w opłakanym stanie.